poniedziałkowym serwisie mamy dla Was krótką relację z przysięgi wojskowej w Usteckim Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Przyjrzymy się również kaszubskim potrawom w nowoczesnej formie i przedwyborczym przepychankom z udziałem Słupskiej Uczelni Wyższej. Oglądasz serwis informacyjny 10 Minut TV. Zapraszamy! 248 elewów marynarzy służby przygotowawczej złożyło w piątek uroczystą przysięgę wojskową. Uroczystość odbyła się na placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce w obecności rodzin, przyjaciół i zaproszonych gości. Przysięgę wierności ojczyźnie i na sztandar jednostki złożyło również 47 kobiet. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. O! Przysiędzę! Przyszli marynarze rozpoczęli szkolenie na początku września. Najlepsi z nich podczas uroczystej przysięgi wyróżnieni zostali listami gratulacyjnymi od komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, komandora Roberta Kozackiego, który w krótkim przemówieniu podsumował ich służbę i dalsze losy. Wkrótce rozpoczniecie kolejny etap szkolenia, by pogłębiać zdobytą wiedzę, a w dalszej perspektywie kontynuować szkolenie o charakterze specjalistycznym. Po jego zakończeniu będziemy od Was wymagali pełnej dyspozycyjności do okresowego pełnienia czynnej służby wojskowej w razie potrzeby w jednostkach wojskowych, do których otrzymacie przydziały kryzysowe. Część z Was, najlepsi, będą mogli ubiegać się o przyjęcie do służby zawodowej w Korpusie Szeregowych. Serdecznie gratuluję Wam pasowania na żołnierzy Rzeczypospolitej, które zawsze było zarówno dla młodych, jak i starszych pokoleń głębokim osobistym przeżyciem, niezależnie od epoki historycznej. Niechaj od tej chwili każdy z Was zapisuje jak najpiękniejszą kartę swojej służby zawodowej, żołnierskiej. Pełnijcie ją godnie, nie żałujcie wysiłku, by w chwili zakończenia szkolenia w centrum odczuć satysfakcję ze zdanego, twardego życia, życiowego egzaminu i dobrze wypełnionego obowiązku. Miejcie świadomość, że jako żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych będziecie także ponosić współodpowiedzialność wobec społeczeństwa za jego bezpieczeństwo i spokojne życie w ojczyźnie. Chrońcie godność munduru polskiego żołnierza i bądźcie niezłomnie wierni złożonej przysiędze. Wśród wyróżnionych byli marynarze elewi Bartusz Bryńczewski, Dariusz Białach, Michał Sowa, Katarzyna Borytko, Kinga Balon, Jakub Drożdżewicz, Paulina Kupczyk i Mateusz Krzemiński. Marynarze elewi zakończyli całą uroczystość przemarszem przed Trybuną Honorową oraz przed swoimi najbliższymi. Nowo zaprzysiężeni elewi, kandydaci do Narodowych Sił Rezerwowych. Wielkie brawa, Szanowni Państwo. Słupscy smakosze i miłośnicy kuchni regionalnej spotkali się ze znaną pomorską blogerką kulinarną i autorką książek kucharskich Beatą Waśniowską. Miłośniczka kulinarnego dorobku Pomorza prezentowała swoją najnowszą książkę pod tytułem Nowoczesna kuchnia kaszubska. Autorka prezentuje zarówno doskonale znane, jak i zapomniane kaszubskie przepisy. W książce opisanych jest kilkadziesiąt tradycyjnych kaszubskich potraw, ale w nowoczesnych aranżacjach. Beata Waśniowska jest gorącą propagatorką kultury kaszubskiej. Jej marzeniem jest powstanie kaszubskiego jarmarku z rękodziełem ludowych twórców. Tak ostatnio myślałam, bo byłam na takim spacerze w Gdyni, o historii Gdyni. Pierwszy targ, taka hala, zanim powstała targowa w Gdyni, to był na Placu Kaszubskim. I ja tam widzę jarmark kaszubski, taki stragany. Spotkanie z kaszubską blogerką kulinarną przygotowała Słupska Biblioteka. To kolejna inicjatywa, która wpisuje się w akcję Bibliotekarzy Wielokulturowe Pomorze. Następne działania już niebawem. Listopadowe wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, więc do przewidzenia było, że komitety wyborcze kandydatów na prezydenta Słupska znacznie zwiększają swoją aktywność. Mało kto spodziewał się jednak, że pierwsze działa skierowane przeciwko jednemu z kandydatów wytoczy Słupska Akademia Pomorska. W opublikowanym na internetowej stronie uczelni oświadczeniu oberwało się kandydatowi Platformy Obywatelskiej Zbigniewowi Konwińskiemu. Przypomnijmy, że w swoim programie wyborczym poseł Konwiński umieścił m.in. plany dotyczące utworzenia w Słupsku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która kształciłaby studentów na kierunkach typowo technicznych.
Pomysł ten zdaje się pokrywać się z obecnymi trendami na rynku pracy, który preferuje inżynierów ponad absolwentów kierunków humanistycznych. Akademia Pomorska zarzuca kandydatowi PO nierealność obietnic i wprowadzenie wyborców w błąd. Według oświadczenia uczelni obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dąży do ograniczenia ilości szkół wyższych w kraju, dlatego utworzenie w Słupsku kolejnej jest zarówno nierealne, jak i niecelowe. W dalszej części oświadczenia przeczytać możemy o trudnościach związanych z powstaniem nowej uczelni i rekrutacją pracowników naukowych, jak i obawach władz Akademii Pomorskiej związanych ze zbyt dużym rozdrobnieniem słupskiego szkolnictwa wyższego, które w konsekwencji może doprowadzić do zamknięcia wszystkich tego typu placówek w mieście. Obawy zawarte w oświadczeniu wydawać się mogą słuszne. Z drugiej jednak strony należy wziąć pod uwagę fakt, że spadek popularności Akademii Pomorskiej wśród maturzystów może wynikać nie tylko z powodu rzekomej małej atrakcyjności Słupska dla młodych ludzi, ale również z braku odpowiednich kierunków kształcenia, które uczelnia aktualnie oferuje. Korzystają na tym uczelnie z Koszalina i Gdańska, które co roku rekrutują sporą ilość absolwentów słupskich techników. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że sygnatariuszem oświadczenia jest rektor Akademii Pomorskiej, doktor habilitowany profesor nadzwyczajny Roman Drost, związany ze Słupskim Porozumieniem Obywatelskim i publicznie popierający kandydaturę Andrzeja Twardowskiego na prezydenta Słupska. Logicznym jest, że szybko narodzą się pytania, czy krytyka programu wyborczego Zbigniewa Konwińskiego wynika z troski o słupską uczelnię, czy też jest jednym z elementów walki o wyborców.